Pod koniec marca odbyła się premiera tekstu Juliusza Słowackiego Samuel Zborowski, której towarzyszył też projekt edukacyjny, pokazujący, czym tak naprawdę jest ten tekst. Projekt, który przede wszystkim wychodził od rękopisu tego tekstu, który znacząco różni się od tego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, czyli od wersji edytorskich dokonywanych przez badaczy zajmujących się twórczością Słowackiego. O tyle jest to interesujące i ważne, myślę, że tekst ten w zasadzie można by było nazwać pierwszym polskim scenariuszem działań performatywnych. Jego układ, jego struktura, jego forma różni się znacząco od tego, co przywykliśmy uważać sztukę teatralną czy dramat. Raczej jest to zapis, poemat, scenariusz działań właśnie performatywnych, to znaczy powstających na zasadzie ciągu. Jedno działanie wyzwala kolejne, to kolejne, następne i tak dalej. Jest to zasadnicza różnica w ogóle w pojmowaniu tego, czym jest tekst teatralny. Więc staraliśmy się pokazać, na czym polega rzeczywista wartość tekstu Słowackiego. Ale oczywiście ten tekst został też wzięty z powodów jego niezwykle bliskiej relacji z współczesnością. I tutaj wchodzimy już na teren związany z teologią w pewien sposób. Tak? To jest tekst też teologiczny i to z takiego nurtu teologii emancypacyjnej. Po prostu chodzi o to, że bohater, którego gra w naszym przedstawieniu Grzegorz Artman, bohater, który w tym tekście nosi wiele imion, w zasadzie od początku do końca sztuki wykonuje pracę, wykonuje działanie polegające na zdobyciu siły, zdobyciu własnej niezależności czy wolności. Na tym polega w zasadzie rozwój tego bohatera i rozwój tego tekstu, że ta główna postać, ta centralna postać po prostu w trakcie tego spektaklu rośnie, wzmacnia się, staje się po prostu podmiotem, staje się istotna, ważna, niezależna, emancypuje się od wszelkich porządków, w których tkwi. To mi się wydaje również istotne ze względów współczesnych, to znaczy właśnie w sytuacji opresyjnych, sytuacjach pewnej niewoli, opresji, taki gest jakby wyzwalania się, gest wzmacniania się jest wart podkreślenia i wart zauważenia. Tym bardziej, że jest to też w pewien sposób kontynuacja wcześniejszego projektu, który tu robiliśmy, czyli sztuki Stanisławy Przybyszewskiej Termidor, w którym postać Robespiera była taką figurą właśnie osoby, która próbuje być podmiotem, próbuje być niezależna, wolna i próbuje jakoś kształtować rzeczywistość. No tutaj mamy drugą postać, powiedziałbym, że w pewien sposób bardzo zbliżoną do postaci Robespiera i graną w naszym przedstawieniu przez tego samego aktora, czyli przez Grzegorza Artmana. Ja nie! Samuelu? Polak! W obrazie to chciał trzy księżyce widzieć.